Nazywam się Krzysztof Konkowski, pracuję w Cisco w dziale zajmującym się technologiami dla operatorów. Plan prezentacji jest dosyć krótki, ale prezentacja jest skondensowana. Pomówimy sobie na początku, co to jest Label Switch Multicast, czyli właśnie o co chodzi w kategoriach Multicastem PLS. Zobaczymy, jak za pomocą różnych technologii możemy tworzyć, za pomocą w gruncie rzeczy dwóch technologii, RSVP TE i MLDP, jak z ich pomocą możemy tworzyć drzewa multicastowe czy Label Switched Path. Porównamy, która z tych technologii jest lepsza, w jakich warunkach, oczywiście biorąc dopiero pod uwagę otoczenie czy środowisko, w którym pracujemy, możemy stwierdzić, która technologia jest lepsza. I na koniec przejdziemy do bardzo nowej działki, o której również Łukasz Bromirski z Rafałem Szereckim mówili na sesji wczoraj, czyli o mapowaniu strumieni multicastowych do stworzonych Label Switched Path sieci operatorskiej. Dużo się działo przez ostatni rok w tym obszarze. Powstały dwa nowe RFC i jeden nowy draft, także zajmiemy się, znaczy ten draft został zaktualizowany, więc pomówimy sobie o tym. Jeśli byłyby pytania, proszę zadawać śmiało w trakcie prezentacji. Myślę, że tak będzie najlepiej, szczególnie, że mamy mało czasu, więc tak będzie najlepiej. Dobrze. Label Switch Multicast, czyli stworzenie ścieżek LSP, przez które przekazujemy różnego rodzaju strumienie multicastowe w sieci rdzeniowej operatora, ale te strumienie multicastowe są dla klientów naszych, na przykład dla klientów w naszych VPN-ach. Teraz te technologie, o których mówię, są o tyle fajne, że tworzą nam dokładnie tę samą ścieżkę, co dla ruchu Unicast, czyli będziemy przekazywali pakiety, czy możemy wybrać sobie, czy domyślnie również jest takie ustawienie, że te ścieżki są takie same dla ruchu Unicast i Multicast. Tymczasem w technologii, która była dostępna do niedawna, czyli właśnie MVPN-y, te bazujące na drafcie Rosena, one często bywało tak, że jednak podążały inną ścieżką niż ruch unicastowy. To oczywiście upraszcza sprawę, jak mamy tą samą ścieżkę dla unicastu i multicastu. Obie technologie będą pozwalały na zastosowanie fast reroute, tylko troszeczkę w inny sposób. RSVP TE w sposób naturalny, bo są to tunele, po prostu tunele Traffic Engineering, które mają wbudowane w siebie fast reroute. Jeśli chodzi o MLDP, będziemy mogli również korzystać z fast reroute'a, jeżeli pod spodem na ścieżce unicastowej zastosujemy ten fast reroute. Czyli de facto w obu przypadkach jest to możliwe. No i właśnie mamy dwa mechanizmy dostępne, nowe do tworzenia Label Switch Path, i to jest Multipoint LDP zdefiniowane w RFC 6388 i RSVP TE Point to Multipoint RFC 4875. MLDP jest dosyć nowe, ale jest całkiem nieźle wspierane na różnych platformach. Również w przypadku mapowania ruchu do Label Switch Path zostały ustandaryzowane dwa drafty. Znaliśmy je jako 2457 bis i teraz jest to RFC 6513 i 6514. Jest to definicja w 6513 MPLS BGP razem z zachowaniem PIM-a, bo PIM tak czy inaczej musi być w tym rozwiązaniu, a RFC 6514 rozszerzenia BGP pozwalające na właśnie mapowanie do LSP. Oprócz tego jest draft, który mówi nam, jak możemy natywnym protokołem MLDP sygnalizować strumienie, czy właśnie mapować strumienie multicastowe klientów do stworzonych wcześniej LSP. I oczywiście możemy również mapować statycznie, w szczególności jeżeli korzystamy z RSVP TE. Jest to taka naturalna metoda. Często w przypadku zwykłego traffic engineeringu ten ruch po prostu w sposób statyczny lub za pomocą funkcjonalności związanych z traffic engineeringiem łączyliśmy z tunelami.
szybki rzut okiem na to, w jaki sposób możemy w tej chwili przenosić multicast, czyli to, o czym powiedziałem, na rysunku. Możemy, sygnalizacja C-multicast to jest sygnalizacja ruchu klienckiego multicast, gdzie możemy sygnalizować ten ruch PIM-em przez BGP, przez LDP, w zależności od tego, jaką technologię mamy wyżej. I później mamy sygnalizację w rdzeniu. I do tej pory mieliśmy PIM, a teraz mamy jeszcze MLDP i RSVP-TE, który bazuje na tunerach LSP. Dobrze, jakie mamy rodzaje, ja może wyświetlę od razu wszystko. Jakie mamy rodzaje LSP? LSP dobrze nam znane to jest punkt, punkt i wielopunkt, punkt. To jest coś, co jest teraz używane przez unicast, tak? Możemy z punktu A dostać się do punktu B. Wiele różnych punktów może dostać się do jednego punktu w sieci. To, co powstało, to jest punkt wielopunkt, czyli możemy, zachodzi replikacja sprzętowa na warstwie MPLS, czyli będziemy mieli w MPLS forwarding table mapowanie, jeśli przyjdzie nam etykieta 23 na przykład, to wyśli ją na, zmienią na etykietę 22, wyśli interfejs MX, zmienią również na etykietę 25, na interfejs Y. Czyli mamy dwa wpisy i replikacja następuje w MPLS-ie. Multipoint to multipoint to jest wspierane tylko przez MLDP w tej chwili i to jest dwukierunkowa replikacja multicastowa, czyli węzły, nazwijmy je P, czyli węzły, które gdzieś tam będą po środku, nie będą węzłami liściami drzewa, o, w ten sposób, bo tutaj też będę mówił o korzeniach i liściach drzewa. Jeśli mamy węzły, które nie są ani korzeniem, ani liściem, no to one będą miały wielokierunkową replikację. Jeśli przyjdzie mi coś z 23, wyśli na 24, 25, jeśli z 24 na 23, 25, jeśli z 25 na 23, 24. Czyli one będą robiły dosyć dużą replikację, to jest wspierane w tej chwili przez MLDP. I mamy również definicję, jak czytałem RFC właśnie, o których wczoraj Łukasz powiedział, to jest również definicja point to point to multipoint i to jest połączenie point to multipoint z point to point. To znaczy od korzenia do liści mamy point to multipoint, a w drugą stronę dla ruchu kontrolnego czy dla sygnalizacji zwrotnej do korzenia mamy już tunele point to point. I to jest realizowane, ponieważ jakby są, de facto to jest zbicie tych dwóch dostępnych technologii w MLDP i RSVP i w zwykłym MPLS-ie, to jest to realizowane zarówno przez MLDP i RSVPT. Znowu tutaj wizualizacja, jak to wygląda, to o czym powiedziałem. Także chwilkę, żeby to, żeby można było przejrzeć. Czy do tego punktu jakieś pytania? Dobrze, to idziemy dalej. Aha, jeszcze jest tu animacja, którą chcę, pominę tak. Dobrze. MLDP jest o tyle ciekawsze od RSVPT, że tworzy strukturę od liścia do korzenia. Czyli jest to, jak zaraz zobaczymy, bardziej skalowalne rozwiązanie, ponieważ korzeń bardzo często nie musi uczestniczyć w wymianie komunikacji. Jeśli już gdzieś jest ten router środkowy, ten router nie będący korzeniem i liściem, który ma chociaż jedną odnogę, bo wtedy komunikaty dochodzą do niego i on sobie rejestruje lokalnie, że on ma jeszcze dodać do swojej tablicy replikacji jeden interfejs z jedną etykietą. W przypadku RSVPT zobaczymy, że wszystko i tak będzie lądowało do korzenia i ten korzeń będzie mocno obciążony. Możemy, jak powiedziałem, wykorzystywać fast reroot nawet tutaj, jeśli ten fast reroot będzie bazował na ścieżkach unicastowych.
Czyli jeżeli będziemy mieli backup na ścieżkę unicastową i skorzystamy z tej ścieżki unicastowej do przesyłania ruchu przez MLDP, wtedy możemy wykorzystać możliwość przełączenia. I ciekawa rzecz jest taka, że MLDP działa po TCP, więc nie są potrzebne żadne pakiety typu hello czy timery, znaczy pakiety te hello czy utrzymywanie, powiadamianie o utrzymaniu stanu sesji. To bardzo upraszcza nam całą operację w sieci, bo zazwyczaj tych pakietów jest sporo. I mamy wsparcie dla wszystkich tych typów LSP, o których powiedziałem na slajdzie poprzednim. Teraz jeśli mamy przykładową sieć i chcemy stworzyć LSP działające właśnie w rdzeniu naszej sieci, bo mamy ruch multicastowy w rdzeniu naszej sieci i jeszcze będziemy mieli sygnalizację ruchu multicastowego z klientem. Na razie co się dzieje wewnątrz naszej sieci operatorskiej. Powiedzmy, że pierwszy odbiorca po prawej wysyła PIM join. Od tego wszystko się zaczyna. Jego router wysyła PIM join, my dostajemy PIM join i ten PIM join interpretujemy. Jeśli mamy uruchomione MLDP, PIM join jest zamieniane na MLDP label mapping. Jest to komunikat MLDP. W MLDP mamy komunikaty typu type length value i pola typu opak i możemy bardzo dużo przenieść przez nie. Tutaj będziemy wykorzystywać komunikat P2MP down, ponieważ pakiet wychodzi od liścia i ten pakiet wędruje w górę sieci. W momencie, kiedy on zawędruje do routera, pierwszego routera, który będzie robił replikację, router sobie właśnie dodaje do swojej tablicy forwarding table kolejną etykietę z kolejnym interfejsem, po czym sygnalizuje to w górę sieci. Skąd wie, gdzie jest góra sieci, to jeszcze przy okazji właśnie mapowania. Na razie załóżmy, że wie. Natomiast jeżeli przychodzi drugi komunikat, drugi PIM join i kolejny komunikat P2MP down, to on się zatrzymuje już tylko na tym węźle pośrednim. Nie ma sensu iść do korzenia, chociaż, no jak mówię, RSVPT będzie tego wymagało, ale tutaj nie ma sensu, po prostu tam jest dopisywany kolejny wpis do tablicy replikacji MLDP i koniec. I tak samo z trzecim węzłem. Także korzeń widzi tylko jedno zapytanie i to, co powstaje w wyniku, to jest bardzo prosty zestaw LSP. Jeden do ruchu kontrolnego w jedną stronę, jeden w drugą stronę. Jeżeli jeden z tutaj mogę jeszcze nazywać odbiorców, bo jest to ruch multicastowy skierowany, że jeden z odbiorców zdecyduje się wycofać, to znowu korzeń nie dostaje kolejnych pakietów, które mogą go obciążać, tylko węzeł pośredni tutaj P usuwa sobie wpis. W przypadku multipoint to multipoint będziemy tworzyć siatkę połączeń od tego routera środkowego. Czyli najpierw znowu dostajemy PIM join, wysyłamy pierwszą komunikację do korzenia. Korzeń wysyła z powrotem komunikację do tego odbiorco-nadawcy. Nie wiemy, czy to źródło, czy odbiorca, tak? Bo to jest point to multipoint, może być tam jakiś ruch bidirectional. Także tworzymy w dwie strony mapowanie i to mapowanie jest również reprezentowane właśnie w tablicy forwarding table MLDP. Czyli teraz będziemy mieli rzeczywiście, jak sobie stworzymy całą tą siatkę, będziemy mieli całą jakby wszystkie możliwości połączeń w tablicy forwarding MPLS forwarding table. Tak jak wcześniej mówiłem, z 21 do 22, 23, z 22 do 21, 23 i z 23 do 21, 22. Robi nam się więcej LSP i one są w zasadzie w control plane, one są widziane jako multipoint to multipoint, natomiast w rzeczywistości replikacja jest point to multipoint na paru LSP. W RSVPTE jest inaczej. W RSVPTE tworzone są LSP od korzenia do liści, i wszystkie węzły pośredniczące muszą uczestniczyć w komunikacji, w szczególności wysyłać sobie komunikaty PAW i RESV, rezerw.
Także jest dużo więcej komunikacji, również ta komunikacja wymaga odświeżeń stanów, więc mamy po drodze pakiety, które wędrują nam po sieci tylko po to, żeby odświeżyć stan. Jak się okazuje, w takich, nie wiem, czy to mogę nazwać statystycznymi badaniami, może bardziej obserwacją, te stany multicastowe dla grup, one nie są tak długotrwałe, więc czasem ta komunikacja nie jest aż tak uciążliwa, aczkolwiek należy pamiętać, że będzie utrzymywanie stanu przez dodatkową sygnalizację. I w control plane mamy, przez to, że właśnie każdorazowo będziemy sygnalizować tę komunikację, to mamy w zasadzie sieć tuneli point to point. One są tworzone jako SAP LSP. Teraz tutaj już w górze po lewej stronie jest napisane, że używamy BGP Autodiscovery lub konfigurujemy statycznie, jak mapować ruch, bo zauważmy, że ja teraz mówię tylko o tym, jak to jest realizowane w sieci rdzeniowej, a jeszcze nie powiedziałem właśnie skąd te węzły wszystkie będą wiedzieć o tym, gdzie są źródła multicastu. I to jest kluczowe, bo muszą wiedzieć, w którą stronę wysyłać, powinny sobie sprawdzić, jaki jest RPF do źródła, jaka jest ścieżka do źródła i wysyłać w tamtym kierunku zapytania o dołączenie się. Jedną z rzeczy, która właśnie jest definiowana przez RFC 6514, to 6514, tak, 6514 wydaje mi się. Nie, 13 chyba jest z BGP Autodiscovery. To jest to, że wykorzystujemy BGP Autodiscovery w naszych VPN-ach, w tablicach Virtual Routing and Forwarding. Będziemy sobie zapisywali, że to jest VPN, w którym chcemy realizować właśnie multicast VPN. I nadajemy identyfikator, po czym BGP na zasadzie swojego mechanizmu autodiscovery będzie, czy routery PE będą zgłaszały chęć uczestnictwa w danym multicaście dla tego VPN-u. Jak one już ustalą sobie, do którego routera chcą się zgłaszać, to router będący korzeniem, czyli ten, który jest podłączony do, na przykład ten, który jest najbliżej źródła multicastu, roześle do każdego z nich, do każdego z liści komunikaty typu PAW. I te komunikaty przejdą przez dokładnie wszystkie węzły, tak jakby to były połączenia punkt-punkt. I również komunikaty potwierdzające również będą punkt-punkt. Te tunele będą widziane jako SAP LSP, tak jak w zwykłym MPLS Traffic Engineeringu. Natomiast jakby logika działania jest point to multipoint. Czyli znowu mamy jakby w control plane mamy trzy point to point SAP LSP, ale one są złączone logicznie w jeden point to multipoint. Natomiast tak jak zaznaczałem, mamy dużo komunikacji nadmiarowej, która aktualizuje stany. Jeśli ktokolwiek z odbiorców chce się odłączyć, musi wysłać komunikat aż do korzenia. Tutaj takie szybkie porównanie. W zasadzie to jest to, o czym powiedziałem, także już nie będę się zatrzymywał dłużej nad tym. Pytania, czy jakby do tej części są pytania z Państwa strony? Nie ma, dobrze. A tutaj jest pokazane, jak to wygląda dla 100 liści. Zakładając, że mamy właśnie taką topologię, jak widzieliśmy ze setką odbiorców, jak się rozkładają poszczególne komunikaty w zależności od technologii. Jeśli chcemy dodać i usunąć tych odbiorców z jednej grupy. Więc P to był ten router środkowy, PE to są sumarycznie wszystkie komunikaty z odbiorców. Także widać, że dzięki zastosowaniu MLDP możemy w gruncie rzeczy właśnie dlatego, że nie mamy tych okresowych powiadomień, okresowych protokołu hello,
i nie mamy również konieczności powiadamiania korzenia, to w zasadzie tylko doświadczamy tych update'ów w momencie przyłączenia się lub odłączenia się odbiorcy. I to są update'y do pierwszego routera, który realizuje replikację. Nic więcej poza tym nie mamy. Natomiast w przypadku RSVPT no, będziemy multiplikować, to będzie dużo więcej update'ów, także troszeczkę więcej w sieci nam będzie tego ruchu, znaczy będzie ten ruch, on może nie jest jakimś ruchem, który jest, zajmuje przepustowość, ale jest to ruch, który ogranicza nam już skalowalność tego rozwiązania. Dlatego, że mamy zazwyczaj na routerach agregacyjnych czy routerach rdzeniowych ograniczoną liczbę RSVP headendów, czy właśnie tych punktów środkowych, czy tailendów. I to jest de facto ograniczeniem tutaj RSVPT. MLDP zostało stworzone po to, żeby nie robić tych nieoptymalnych zabiegów i dzięki MLDP znaczy rezygnujemy z tego w ogóle, z tych nieoptymalnych zachowań. Dobrze, i jakie teraz mamy możliwości mapowania strumieni klienckich do tych LSP, czyli tego Label Switch Multicast, który stworzyliśmy sobie w sieci. Jedna uwaga. Zanim jeszcze zacznę opisywać to, co tutaj mamy, w Cisco MVPN do tej pory oparte na drafcie Rosena działały tak, że tworzył nam się jedno drzewo MDT, Multicast Distribution Tree, domyślne, które łączyło wszystkie routery PE i ono służyło tylko do tego, żeby powiadamiać o potrzebie stworzenia konkretnych innych drzew MDT, które będą przekazywały ruch kliencki. I wtedy te MDT były tworzone, to były data MDT, one były tworzone po przekroczeniu jakiegoś, po przekroczeniu przez strumień jakiejś wartości przepustowości. Rozwiązanie jest po to, żeby była komunikacja między wszystkimi, ale jak tylko mamy komunikację, która jest kliencka i która może zająć na przykład 100 megabitów na sekundę, to tę komunikację chcemy tylko wysyłać tam, gdzie mamy odbiorców z danego, dla danego strumienia. Tutaj będziemy działali bardzo w podobny sposób, tylko właśnie pytanie jest takie, jak będziemy definiować, że ten ruch kliencki, dla tego ruchu klienckiego tworzymy MDT. I możemy zrobić to statycznie przez po prostu statyczne zamapowanie MPLS Traffic Engineeringowe do tuneli stworzonych przez RSVPT Point to Multipoint. Aczkolwiek jest to, jak mówię, statyczna konfiguracja, być może ona nie jest zbyt elastyczna, nawet na pewno nie jest zbyt elastyczna, w szczególności jeśli chodzi o zmiany. Natomiast pozwala na przykład nam na ułożenie ścieżki odbioru czy ścieżki przejścia tego ruchu według Explicit Route Object, czyli możemy sobie zdefiniować hop po hopie, gdzie będziemy przesyłać ten multicast, jeśli sieć jest bardziej skomplikowana. Możemy wykorzystać PIM, tak jak korzystaliśmy wcześniej, czyli możemy uruchomić PIM jako właśnie protokół C-multicastowy. Bardzo ważna rzecz. I tak między klientem a naszym routerem PE ten PIM musi być uruchomiony. Może inaczej. Te RFC zakładają, że PIM będzie uruchomiony między CE a PE. Natomiast to, co się dzieje u nas wewnątrz sieci, jest definiowane przez RFC. Jak nam przychodzi komunikat właśnie od klienta join, to możemy uruchomić sobie znowu PIMa wewnątrz na bazie naszego Label Switch Multicastu i traktować ten Label Switch Multicast jako sieć LANową. Była bardzo zacięta dyskusja o tym, co stosować PIM czy BGP. 5 minut, tak? Dobrze, dziękuję. To się świetnie składa. Co stosować PIM czy BGP, ponieważ różni producenci wspierali różne rozwiązania. Teraz, kiedy producenci wspierają wszystkie rozwiązania, dyskusja trochę ucichła i to jest nasz wybór inżynieryjny. PIM ma to do siebie, że w warunkach właśnie połączeń wielopunkt
on wysyła dużo komunikatów niepotrzebnie. BGP wysyła komunikaty tylko wtedy, kiedy musi, ale BGP nie jest być może dobrze przystosowany do częstych zmian tych komunikatów. A jak powiedziałem, z obserwacji wynika, że te strumienie multicastowe, one nie trwają długo, więc BGP co chwila, co minutę, znaczy tam widziałem na przykład taką statystykę 5 minut. Co 5 minut musiałoby zmieniać stan, prawda? Oczywiście BGP jest tutaj dostosowane do tego, natomiast to jest taka jedna z tych różnic. Także to jest coś, co znamy ze świata właśnie draft Rosena, tylko jest zaadoptowane do technologii wykorzystywanej poniżej, którą już nie musi być na przykład tunel GRE, tylko właśnie MLDP czy RSVPT. Działa to bardzo podobnie. Możemy wykorzystać BGP do wszystkiego, czyli możemy zrobić autodiscovery, które i tak pewnie będziemy chcieli zrobić, żeby dowiedzieć się, jakie węzły P biorą udział w jakich strumieniach, grupach. Ale oprócz tego możemy uruchomić właśnie BGP jako protokół sygnalizujący nam strumienie Customer Multicast. I tutaj jest wysyłane po prostu powiadomienie przez osobny adres family. Jak konfigurujemy sobie to na przykład na naszych urządzeniach, to jest po prostu router BGP, adres family IPv4 Multicast czy IPv6 Multicast. I tam definiujemy, które grupy, czy który zakres grup, czy jakich mamy neighborów. Także w ten sposób możemy również przenosić informacje wtedy, jak mamy PIM joina i mamy zamapowane te grupy, to jest wysyłany komunikat update dotyczący tego, że potrzebne jest nowe MDT dla realizacji transportu dla tych strumieni i jest tworzone MDT. Natomiast to, co jeszcze jest dodatkowo i wydaje mi się to bardzo ciekawe, to jest definiowane na razie jako draft, ta ostatnia pozycja, to MLDP Inline Signaling. W komunikacie MLDP Label Mapping jest pole, które pozwala nam zawrzeć właśnie strumienie multicastowe i natywnie przyłożyć ten PIM między węzłami CE i PE na sygnalizację już wewnątrz MLDP. Czyli mamy jeden komunikat MLDP, który zostaje wysyłany do wszystkich w momencie, kiedy przychodzi PIM join. I ten komunikat idzie w kierunku źródła multicastu lub rendezvous pointa, w zależności czy używamy source specific multicast, czy zwykłego PIMa sparse mode. Natomiast wciąż musimy wiedzieć, gdzie są te źródła multicastu. I o ile to brzmi bardzo fajnie, to również z wykorzystaniem MLDP Inline Signaling będziemy musieli uruchomić albo BGP Autodiscovery i tam wpisać sobie po prostu w VRF-ie, że dany VRF wspiera MLDP i taki jest jego identyfikator, albo użyć na przykład MSDP. Tutaj nie zamieściłem MSDP, ale też można przez MSDP synchronizować źródła ze sobą czy rendezvous pointy ze sobą. I to jest tyle, ile udało mi się zmieścić w 30 minut. Mam dosyć dużo konfiguracji tego i jeśli będzie taka potrzeba, to mogę jeszcze przedstawić te konfiguracje.